Kontynuując serię filmów po najniebezpieczniejszych miejscach w Polsce, dziś trafimy do Łodzi, a konkretnie na słynne Bałuty. Zanim przyłączono je do miasta, były one jedną z największych wsi w Europie, licząc ponad 100 tysięcy mieszkańców, głównie robotników łódzkich fabryk. Od początku istnienia tej dzielnicy była ona owiana złą sławą. Rządziła się ona siłą, brutalnością, a kradzieże były na porządku dziennym. Podobno to tutaj zaczęło bić serce łódzkiej przestępczości i podobno bije do dziś dnia, co mają potwierdzać policyjne statystyki. Mieszkańcy raczej nie zapuszczają się nocą w ciemne bramy, bo to tam łatwo stracić portfel czy telefon. Mówią, że najniebezpieczniejsza jest ulica Wojska Polskiego i tak zwana Limanka. Nierozłącznie z Bałutami wiąże się historia wojny dwóch zwaśnionych chuligańskich ekip klubów piłkarskich, czyli Widzewa i ŁKS Łódź. Czy rzeczywiście powiedzenie, że bez kija i noża nie podchodź do bałuciorza, jest dalej aktualne? Najlepiej dowiedzieć się tego u źródła. Dlatego w dzisiejszym odcinku będzie nam towarzyszył Michał, mieszkaniec Bałut. Siemano wszystkim, jesteśmy dzisiaj w Łodzi, chcemy pokazać wam Bałuty z różnych stron. Po pierwsze historyczną, po drugie tą niebezpieczną, no i pokazać wam, jak to się wszystko zmienia. I z nami będzie przewodnik Michał. Cześć. Przywitajcie, siema Michał, jeszcze raz. Przyszły ratownik, więc możemy się czuć bezpiecznie, oprowadzi nas po najciekawszych miejscach. Najpierw zaczniemy sobie może co? Od tej niebezpiecznej dzielnicy, tak? Czyli jasne. W sumie tutaj, gdzie jesteśmy, bo to są stare Bałuty, tak? Dokładnie tak. Dobra, prowadź, pierwsza kamienica, szukajmy tej pseudopatologii, tak? Strasznie dużo jest tych wrzutów, co nie? O klubach piłkarskich. Rzeczywiście ta nienawiść tutaj jeszcze taka jest? Znaczy, to jest podzielone generalnie na dwa kluby, na Widzew i na ŁKS. Aha. I taką ulicą graniczną jest właśnie Limanowskiego, na której będziemy. No i wiadomo, że w związku też z tym tworzy to trochę taki klimat niebezpieczny tej dzielnicy. Dokładnie, szczególnie podczas meczów jest to bardzo widoczne. W Warszawie naprawdę byśmy to nazwali trochę studnią, co nie, Łukasz? Tak. I co? I na przykład tutaj jest taka instalacja, gdzie sobie ludzie siedzą i jeszcze... Bo to jeszcze jest z czasów takich przedwojennych, że się spotykali przed tymi komórkami, tak, prawda? Tak, te wszystkie kamienice to jest taki przełom XIX-XX wiek. Zobacz, jest altanka postawiona. No, taka, można powiedzieć, prowizoryczna altanka z drewna. Można tutaj się spotkać, rzeczywiście, zobacz, trzymają jakieś ławeczki czy coś. Przesełka. Można to wystawić na większą jakąś imprezę, posiadówkę, więc fajna sprawa. No, u nas takie coś nie miało, to nie? Drewniane schody słychać. No, drewniane schody słychać. Tak. Łódź jest jednym z najpopularniejszych miast, jeśli chodzi o fotografię urbexową. Zobaczcie zresztą sami te piękne ceglane kamienice kontrastujące z wielką płytą. Na pewno nieraz widzieliście już zdjęcia z tego miejsca na stronach internetowych. Jeśli sami zajmujecie się fotografią, to polecamy założenie własnej strony, bo dzięki sponsorowi odcinka, kreatorowi Odu, jest to dziecinnie proste, a przede wszystkim zupełnie darmowe. Ale jak to działa? Rejestrujecie się na stronie odu.com, przechodzicie do aplikacji z kreatorem strony i odpowiadając na kilka prostych pytań, algorytm automatycznie stworzy szablon waszej strony, dopasowując jej układ, wygląd i kształt. Zupełnie nie musicie znać języka pisania stronek, bo Odu zrobi to za was. Chcecie dodać zdjęcie? Wystarczy je przeciągnąć i upuścić w wybranym miejscu. Tak samo w łatwy sposób można zmieniać treść. Po prostu wystarczy kliknąć i pisać. Oprócz tego, że jest to dziecinnie proste, to także zupełnie darmowe. Jeśli potrzebujecie tylko strony czy sklepu internetowego, to ta usługa zupełnie nic nie kosztuje. Dodatkowo hosting i wsparcie macie za darmo, a wybrana przez was domena jest bezpłatna przez pierwszy rok. Sami skorzystaliśmy z tej okazji, żeby pokazać wam fotograficzne pejzaże za pomocą strony internetowej. Jeśli chcecie sprawdzić Odu, to w opisie filmu zostawiamy wam link, a my zapuśćmy się jeszcze głębiej w łódzkie czeluści. Sonia do pana, bo tutaj Łukasz ma scenę. Mów. Tak, została Sonia, nie ma mieszkańców, ale tak, przy tej komórce lokatorskiej porozmawialiśmy chwilę z lokalnymi mieszkańcami. Michał mówi, że według statystyki na Bałutach jest najbardziej niebezpiecznie, jest najwyższy odsetek przestępstw, ale rozmawiając z mieszkańcami, wszyscy mówili, że jest bezpiecznie, że jest normalnie, da się z każdym dogadać, wszyscy siebie znają, więc nie czują tego niebezpieczeństwa. Ale, tak jak wszędzie, można trafić na kogoś głupiego, nie? Tak jeszcze dopowiem, no w tym momencie my jesteśmy też dobrym przykładem, bo normalnie sobie pogadaliśmy, pośmialiśmy się, więc na tą chwilę rzeczywiście niebezpieczeństwa nie czujemy, ale to jeszcze jest początek. I jest jasno to, nie? Jest jasno, zgadza się, to nie jest piątek wieczór albo sobota rano. Statystyki skąd się wzięły? Dzisiaj jest niedziela rano, więc po prostu wieczorem i po sobocie wieczorem wszyscy już jeszcze śpią. Idziemy sobie przez Bałuty, ulicą Młynarską. I teraz... Zapewne dlatego, bo kiedyś stał tu młyn. Albo młynarz tutaj mieszka. I idziemy, słuchajcie, teraz do po prostu jednej z wielu opuszczonych kamienic, gdzie da się wejść do środka.
przechodzimy na tak zwanej strefie gazy i kolejny raz to zabrzmi śmiesznie i nam nie uwierzycie, ale zatrzymał się no dorosły facet i mówi: cześć, cześć, oglądam was, super. I ja się go pytam: dawaj, powiedz coś do kamery, co nie? Nie, 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 nie ma opcji, co nie? Dlaczego? Zaczynam opowiadać tutaj różne historie, że na przykład gdybyśmy przy tych napisach stali, bo dzisiaj w ogóle jest mecz, co nie? Gdybyśmy stali przy tych napisach w nocy, to na 99% podjechałby tutaj wieczorem 2-3 samochody, wypadłoby 20 typa i profilaktyczny oklep. Tylko jedno dodam, bo gra dzisiaj UKS, a my jesteśmy po stronie Widzewa. No ale to jest już, można powiedzieć, tak jak on mówi, to przejście, można powiedzieć, przez granicę, tak. UKS-u z Widzewa. I nazywał... jak strefa gazy. Strefa gazy, ale tam gdzieś ta ulica, tylko nie pamiętam, na Zgierskiej się kończy ta strefa ale gazy. Wam, że nie? Podoba mi się to po pierwsze, że tutaj ludzie raczej wszyscy nas znają, podbijają i gadają z nami, dzięki czemu poznajemy takie, wiecie, smaczki. Szkoda, że nie chcą powiedzieć nic do kamery, ale nie dziwię się. W ogóle jak fajnie jest zrobione, że tutaj nie masz jakby klatki takiej. I właśnie dzięki temu możemy tu wejść. Bo od razu wchodzisz z drewnianymi schodami na górę, ale to trzeba chyba... Wyjmę lampę. Wyciągniesz mi lampę? No. Szybko 19.20 lepiej wyglądamy. Lubię takie klimat. Ktoś chce iść pierwszy? Kto ma najlepsze ubezpieczenie? Zobacz, tu była ta aleka na tym, na korytarzu. Tak, wózki, kamienice są, ale raczej z tego, że toalety były na zewnątrz budynków. Jak w świecie według kiepskich. Miało miejsce tylko zebranych, natomiast niektórych właśnie były na korytarzu wspólne. Halo? Dzień dobry. Jest tam ktoś? Właśnie ciężko stwierdzić, ale to jest kula. No, to generalnie było otwarte cały czas. Tutaj... Ale wiesz co, stoi kula? Kutka jest. Dzień dobry. Tutaj mieszkanie, które ktoś chciał wyremontować. Ło, tak. Bo ja muszę się przygotować na to. Właśnie na podłogę, żeby się śmierdzi trolem, matko i córko. Jest tu ktoś? Tak czułem właśnie człowieka, nie? Żyje? Wyszył nogą, dlatego zobaczyłem, że ktoś tam jest. Przykryte łóżko jest i śpi. No, w stanie... odmiennym stanie świadomości, więc... No. Może chodźmy wyżej, nie przeszkadzajmy. Tak. Stare radio Panasonica, które jest tam za ścianą i domofon wiszący. Bardzo też fajne pozostałości. A ja miałem takie. Miałem takie, to jest taka prehistoria. Wiesz, może to być tak, że nie jest to bezdomny, tylko człowiek, którego stąd wynieśli, wyeksmitowali, a on sobie tutaj wrócił. No, a żył to, nie? Żył, ruszę nogę. Okay. To niech śpi, zmęczony. Po prostu, tak jak ktoś powiedział, możliwe, że jest zmęczony. Ciężkie pracy. Zobacz, te wszystkie mieszkania, rower, zabawki. Tak, standardowo tutaj kuchnia. Wiesz co? Przedpokój. Tutaj się czuję jak na. Tam w Warszawie byliśmy na Duziarskiej. Jeszcze zależy, no? Co zostało. No? Można powiedzieć, że tak. Bardzo dużo takiego sprzętu, które się pewnie wynosili, to już nikomu nie był potrzebny, ale. Telewizor jeszcze taki stary. Patrz, jaki głośny. Widziałem go, no? Nic, szostro. No. No dobra, ale opuszczone miejsca wam pokazaliśmy, a musimy jeszcze znaleźć tą perełkę i serce. I nie chodzi o samą kamienicę, a po prostu o ludzi, aby z nimi porozmawiać przed kamerą, aby i oni wam potwierdzili, jak tutaj rzeczywiście jest. Może ma pan jakieś spostrzeżenie na temat zmian na przestrzeni lat, tak? Lata 90. i jak to teraz, czy to idzie na lepsze, jest bezpiecznie, mniej bezpiecznie? No nie no, zmienia się, bardzo dużo się zmienia. Przecież tutaj stały domy przecież wyburzone są. A jak się panu żyje ogólnie na Bałatach? A mi to dobrze się żyje. Dobra, a pan tutaj się urodził, czy pan tutaj jak to... Nie, ja tutaj mieszkam od lat 90. Wcześniej mieszkałem na Górnej. Gdyby miał pan możliwość, wyprowadziłby się pan stąd do innego miasta? Czy... Nie. Nie, czyli kocha to pan miasto? Oczywiście, no przecież jestem tu rodzony, nie? Co jest największą bolączką Bałut? Przede wszystkim bałagan, bo tak to, tak, bo tak to, no to jak miasto, no to przecież są różni ludzie, nie? A ogólnie dzielnica spoko, Bałty, mi się wydaje, że kulturowo jest git, można tutaj, dużo jest raperów, którzy tutaj można sobie posłuchać fajne muzyki. No, tak, dokładnie. Ale miałem taką przykrą sytuację, że pierwszego tygodnia, jak się przeprowadziłem, to dostałem od razu w mordę i miałem pęknięty bębenek. To od razu pytanie, czy jest bezpiecznie, to nie do końca. Znaczy, no jeżeli się spożywa alkohol w domu, a nie na mieście, to myślę, że jest spoko. Okej, okay, czyli lepiej w domu się. Tak, dokładnie. A słuchaj, a takie warunki ludzkie, sanitarne i tak dalej, normalnie? Wszystko jest git. Mi się wydaje, że
że Wrocław, jak mieszkałem wcześniej we Wrocławiu, no to było to samo praktycznie co tutaj. Tylko warunki drogowe są tragiczne, ale to może się to poprawi. Dzięki. Dobra, spoko. Dobra, jeszcze tak w kwestiach technicznych, blurujemy twoją twarz i zmieniamy głos zgodnie z twoim życzeniem. Tak jest. Dzięki wielkie. Chodźcie, wejdziemy jeszcze w jedną bramę, w jedną z wielu bram. Jesteśmy na Wojska Polskiego, czyli to jest ta jedna z takich głównych dwóch, czy tak powiem, najniebezpieczniejszych dzielnic, znaczy się ulic. I idziemy na gruzy i po drodze szukamy też ludzi, żeby ktoś z nami chciał w końcu porozmawiać. Zobacz, co na przykład, po czym my chodzimy, po kostce. Po bruku. Po kostce brukowej, która leży tutaj no już z pewnością od początku XX wieku, jak nie dłużej. Tak. I tu są tym, co mówiliśmy, czyli te piwniczki, nie piwniczki, tylko no, jak to nazwać? No schowki, no co? Schowki, no. Słyszałeś? Już tam ktoś w okno puka. Tak. Nie wiem, to raczej krople, ale na pewno już nas ludzie obserwują przez okna. Nieźle to wygląda, ale rzeczywiście jedna iskra. I to się wszystko pali. Jest po temacie, no. Michał, cały czas opowiadasz o tym, że według statystyk to Bałuty to najbardziej niebezpieczna dzielnica w Łodzi. I znajdują się obok kamienicy, która jest niestety wyburzana. Ale tu jest, opowiadałeś nam poza kamerą historię, która stricte związana z tym niebezpieczeństwem. I jakbyś mógł ją opowiedzieć teraz naszym widzom, to będziemy wdzięczni. Jasne. W tej kamienicy w 2005 roku miała miejsce impreza alkoholowa, w której jeden z mieszkańców kamienicy zamordował swoją dziewczynę na tej imprezie, a następnie zamurował ją w piwnicy opuszczonego mieszkania, po czym po jakimś roku czasu, gdy policja zaczęła szukać, ten sarkofag rozbił, pociął ciało na części i wywiózł pod Akademię Sztuk Pięknych, tutaj, która jest niedaleko. No i tam spuścił to ciało w kanalizacji pocięte na części. Oprócz tego... Znaleziono to ciało w ogóle? Tak, znaleziono właśnie w studzience. No i w środku tutaj w kamienicy znaleziono też kości. Matko. Zawinięte w dywan. Także to tak, a oprócz tego ten sam mężczyzna przyznał się też do wcześniejszego zabójstwa mężczyzny bezdomnego, który był niepełnosprawny. Za jakąś tam kradzież chyba portfela wtedy. I właśnie zabił go na ogródkach działkowych, które znajdują się za nami. Czyli za głupoty odebrał dwa życia, a w ogóle gdyby policja tego nie szukała, to by to ciało było dalej zamurowane. Możliwe, że dopiero teraz by odkryli przeburzeniu tego. Dokładnie tak. Przechodzimy przez ulicę Wojska Polskiego i udajemy się w stronę ulicy Limanowskiego. Podobno takie jedno z najniebezpieczniejszych miejsc. I spójrz, że tutaj wszystkie kamienice nawet, no tutaj kiedyś były drzwi, teraz już nie ma. Jest taki zapach specyficzny, no. To samo w Kielcach, to samo zakaz fotografowania w tym miejscu, nie? Jest tam napisane? Tak, chyba ktoś daje sobie. No też mi się tak wydaje. Jak tego nie fotografować i pokazywać, jak to ma taki urok, jak nic. Po prostu te drewniane takie izdebki, które tutaj są, tutaj widać, że jedna spłonęła. I w ogóle te podwórka naprawdę są mistrzowskie. I zobacz, Łukasz, co tam jest na górze. O! Miś na palu. I doszliśmy na targ. Dzisiaj jest niedziela, dlatego jest tutaj pusto, ale najczęściej w soboty, to właśnie tutaj do dziś dnia, zbierają się wszyscy kupcy. To tutaj zbierali się również doliniarze, grali w oczko, w karty, no generalnie machloje. I z tego, co powiedział nam Michał, to jeszcze do dziś dnia można kupić sobie gdzieś tutaj, wiecie, papieroski na lewo, sprawy, jakieś kastety, pałki, różne inne rzeczy, ale dobra, chodźcie, idziemy dalej. Na przestrzeni lat Łódź się zmienia, jak i również jej dzielnice, czyli Bałuty. Tutaj przed wojną było kino. Następnie podczas czasów getta łódzkiego było tutaj miejsce spotkań inteligencji. A po wojnie, jako że tutaj nieopodal jest targ, to tutaj chowano nielegalne papierosy, które potem sprzedawano również na targu nielegalnie. W tym momencie, jak widzicie, teren niszczeje, blok, budynek niszczeje, ale jest pełny, przepełniony nawet historią Bałut. Ślepy Max to kolejna postać, którą warto nadmienić podczas opowieści o Bałutach. Jest to legendarna postać z przedwojennego półświatka, ale zacznijmy od początku. Czemu ślepy? Ponieważ według legendy wdarł się w zatarg z carskim policjantem, który podczas bójki wyłupił mu oko. Legenda, prawda, nie wiadomo. Faktem jest, że był jedną z największych i najważniejszych postaci półświatka, bałuckiego półświatka przedwojennego. To jest jeden z największych przedwojennych gangsterów. Idziemy na ulicę Limanowskiego i po drodze natrafiliśmy na taki drewniany domek. Jest to tyle ciekawe, że kiedyś, jeszcze przed wojną, zabudowa Bałut w większości właśnie była drewniana, więc można cofnąć się do tych czasów. Już niestety niewiele zostało, ale chociaż ten jeden domek... I zobaczyć, jak to wyglądało. Jak przeczekał ten samochód. Dochodzimy na ulicę Limanowskiego, czyli uważaną za jedną z niebezpiecznych na Bałutach, tak jak ta
Wojska Polskiego. Z tego rozumiem, że ona się chyba dziś... A, to będzie ta ulica, dobrze, dobrze. Jak się żyje na Bałutach? Czy to jest rzeczywiście prawda, że to jest niebezpiecznie? Czy spotkały cię jakieś niebezpieczne sytuacje? Czy raczej to wszystko się pozmieniało i zostało tak, jak wiesz, to niebezpieczeństwo w latach 90. Raczej zostało tylko w latach 90. Obecnie nie wiem ani razu przykrej sytuacji na ten temat, żeby gdzieś tam coś się stało, ewentualnie musiałem gdzieś uciekać. Raz była sytuacja, ale to był derby Łodzi, więc jak są derby w Łodzi, to jest już ogólnie niebezpiecznie, ale bardzo mi tutaj dobrze. Okej, czyli chciałbyś tutaj zostać, ogólnie mówisz, a jakbyś to powiedział, czy widzisz, że te Bałty się rozwijają, czy to stoi w miejscu, jak obserwujesz ludzi, którzy tutaj są, czy to się zmienia jakoś na przestrzeni tych chociaż 4 lat? Jeśli chodzi o ludzi, to to jest jedna wielka jakby rodzina, tutaj się kojarzy wszystkich, na Niemalowskiego tak rzeczywiście jest, a jeśli chodzi o samą wygląd Bałt, zmienia się jak z Łodzią cały czas, tak? Czyli Łódź też pięknieje, Bałty też. Okej. Dobra, a jeszcze się ciebie zapytam, czemu się w ogóle tutaj sprowadził? Przyjechałem na studia. Na studia? Filmówkę łódzką? Nie, format łódzki fizjoterapia. Okej. Okay. Jesteśmy dalej na ulicy Limanowskiego, za mną w tle apteka, ale kiedyś tutaj była restauracja Bagatela. Zresztą tam jeszcze u góry wisi taki neon. Miejsce dość kultowe na mapie Łodzi. Generalnie w tym miejscu przychodzili ludzie bawić się, przepić swoje wypłaty po udanych, że tak powiem, skokach, ale i też po prostu spotkać się. Także kiedyś w tym pasażu, w tym ciągu okien była restauracja. Bałuty nowe. Bałuty nowe. Widać, że nowe, bo drewno. Beleczka sosnowa. Nawet pachnie, widać, że niedawno chyba remontowane. No co, no, wnętrze tutaj wygląda tak samo jak 90% innych, to nie? No, czyli opuszczona kamieniczka, rozebrana fura. To niezły klimacik. Co jest opuszczone, to? No, no jest. No jest zabite dekami, więc nie wejdzie. Aha, rzeczywiście, no. Ale światło się świeci. I zobaczcie znowuż te komórki. Nie, chyba nie, chociaż stoi na flaku. Opuszczone znowu te, znaczy no, te komórki takie lokatorskie, że tak powiem. Wszędzie Limanka, widzicie? Napis. Znajdujemy się na ulicy Rybnej, gdzie głównym naszym celem było pokazanie kontrastu starych kamienic, no i bloków, no bardziej komunistycznych, to nie są też najnowsze bloki, ale chcieliśmy wspomnieć też o jeszcze jednej rzeczy. Rozmawialiśmy z lokalnym mieszkańcem, który nie chciał udzielić wywiadu do kamery, ale był bardzo sympatyczny i porozmawiał z nami poza kamerą. I wspominał o tym, że głównym problemem jest młodzież. Młodzież, która, cytuję, naśpie się nie wiadomo czego i atakuje ludzi nawet nie dla pieniędzy, nie dla kradzieży, tylko po prostu dla samej awantury. Tutaj na początku no to było nieciekawie, tak? Okej, okay, teraz jest bezpiecznie, teraz jest tak? Trochę, tak można powiedzieć, no bezpiecznie trochę, tak? Okej, okay, teraz jest bezpiecznie. Ale miałeś jakieś takie sytuacje, o których możesz opowiedzieć, takie dość hardkorowe, niebezpieczne? No to bardzo, to chodzi na tle klubowym, tak? A, okej, okay, no. Tylko właśnie to na tle klubowym tutaj to bardzo, to jest tak bardziej niebezpieczne, bo tak to jest spokojnie, tylko właśnie na o kluby bardziej chodzi, tak? Okej, okay, czyli jakby dalej mamy konflikt dwóch skrajnych klubów. To tak? Nigdy nie będzie zgody, to na pewno. A dzisiaj jest mecz? No jest, jest. I co, i z kim gra? Ze Stal Mielec chyba, jak dobrze pamiętam. Okay. Bo czemu, długo teraz na meczu nie czemu nie jesteś właśnie? Bo długo już nie chodziłem, a dzisiaj jeszcze bez pieniędzy jestem, a dopiero w poniedziałek pieniądze będę miał. Okej, okay, rozumiem. Słuchaj, czyli co, możemy powiedzieć, że Bałuty są bezpieczne, czy raczej zależy... Pół na pół, do której bramy wejdziesz. No właśnie, dobrze pan powiedział, zależy na którą się ulicę wejdzie. Okej, okay, rozumiem. Ale ty jakby mieszkałeś tutaj całe życie, pewnie znasz ludzi, czyli społeczność jest taka, że swoich nie ruszają. Swoich to nie, teoretycznie u siebie się nie kradnie, ani się nie rozrabia, tak? Teoretycznie powiedziałeś. Tak. Okej. Okay. Ale to zależy się na kogo się wtrapi, tak? Ale my na przykład tak chodząc tutaj z kamerą, coś się nam się może stać, czy nie?
To zależy, nie? To zależy, na kogo państwo trafią, nie? Rozumiem. Czy będą nas pani, czy pijani, czy właśnie to zależy od ludzi, nie? No rozumiem, rozumiem. A jeszcze taki jeden temat, bo teraz parę osób spotkaliśmy, które mówiły nam, że kiedyś było bezpieczniej, ponieważ teraz młodzież to jest taka, że się jest, naćpa i szuka awantury. Jest gorsza młodzież niż wtedy. Szczerze, no bym się z tym nie zgodzę. Teraz te starsze ludzie to są bardziej wredni niż młodzież, nie? Jak tak patrzę, nie mówię, bo ja sam rozrabiałem, a kiedyś, tak jak teraz patrzę, to starsi są bardziej wredni niż ci młodzi, nie? Ale z tym się zgodzę, że jak się naćpają, no to... Poszaleją. To szaleją, nie? Narkotyki odbijają, tak jak alkohol, tak? Jasne, jasne. Dobra, dzięki wielkie, leś w swoim kierunku. Nie zatrzymujemy, wszystkiego dobrego. I my tobie również, dziękujemy. Cześć. Czyli widzicie, zdania są podzielone. Niektórzy mówią, że to młodzi rozrabiają, a inni mówią, że problem jest w tych starszych. Gdzie jest prawda? Pewnie jak zawsze, po środku. Michał, bardzo ci dziękujemy, że nas oprowadziłeś. Nie ma sprawy. Zostawiamy wam w opisie filmu namiary na naszego przewodnika. Z numerem telefonu, rozmiarem buta. Adresem. Kartą płatniczą. Nie, a tak serio, słuchajcie, my jeszcze jedziemy w jedno miejsce. Na dzisiaj ci bardzo dziękujemy, bo ja otworzyłeś nam oczy. Powiedz jeszcze tak swoim zdaniem, jednym słowem, słowo na koniec. Niebezpiecznie czy nie? Na chwilę obecną myślę, że jest tak pośrednio. Czyli w sumie tak jak mówią wszyscy. Zdania ekspertów są podzielone. I tutaj kończy się nasza wyprawa po niebezpiecznej dzielnicy Bałuty. Czy niebezpieczne, czy już takie bardziej cywilizowane, to ocenę zostawmy wam. Na pewno Bałuty zmieniły się już od tych najgorszych lat 90. Widzicie, kończymy w manufakturze, która również jest na tej dzielnicy. I wygląda ona pięknie. I mamy nadzieję, że cała Łódź będzie kiedyś tak odrestaurowana. Dziękujemy wam za dzisiaj, dziękujemy tym państwu, bo to dzięki wam powstają nasze odcinki. No i co? Do zobaczenia na następnej wyprawie.